uznaliśmy jakiś czas temu, że chcemy jechać do Berlina. Tam jest bardzo rozwinięta scena komediowa. Ze względu na to, że Berlin jest bardzo takim międzynarodowym miastem, od zawsze był. Biorąc pod uwagę, wiesz, to, że jakby była okupacja międzynarodowa, ogólnie kultura tam bardzo rozwinięta. Stolica, wiesz, Niemiec, więc i duże miasto, bardzo duże, chyba 6 milionów. Więc tam scena stand-upowa po polsku jest bardzo rozwinięta, tam można występować codziennie, są open mic. Trzeba się zapisać, masz jakby strony, które prowadzi, tam napisać do prowadzącego i wtedy on... podobnie to wygląda u nas w Krakowie, tak? Tak samo. Natomiast jakby każdy, kto chce i kto odpowiednio wcześniej jakby napisze. No i w praktyce to wygląda tak, że właśnie występują ludzie, którzy to robią po raz pierwszy, którzy robią to od bardzo niedawna, na przykład po raz ósmy, albo tacy regularni występujący komicy, którzy wtedy testując swój materiał robią jakieś nowe rzeczy, eksperymentują, albo po prostu są w trakcie jakby budowania, no po prostu po to, żeby jak najwięcej występować. No więc to jest zawsze takie zróżnicowane. No i uznaliśmy razem z Tomkiem Biskupem, takim kabareciarzem tutaj krakowskim i też stand-uperem, się ogólnie zajmuje komedią pod chyba każdą postacią. Pojedziemy do Berlina i zrobimy właśnie takie tournée wszystkich open mic'ów możliwych. Bo tam wygląda to tak, że możesz wystąpić nawet kilka razy w jednym dniu. Dosłownie prawie jak w Nowym Jorku. Dajesz tam 3 minuty dosłownie, nie 5 czy 7, z czego po jednej minucie chyba już możecie zdjąć prowadzący, jeśli mu się nie spodoba, i publicę. Wszystko jest, które jest bardzo taka rozkapryszona, więc możesz mieć naprawdę świetny materiał, im się nie spodoba nagle, bez żadnego powodu, no i musisz czekać na to, żeby wystąpić w ogóle, żeby dostać te swoje 3 minuty, dosłownie. To trochę wygląda tak jak w Polsce kolejka do NFZ, po prostu musisz czekać strasznie długo na to, żeby dostać szansę swoją i w sumie w międzyczasie możesz dosłownie umrzeć, tak jak zanim wystąpisz, także akurat w Berlinie jest idealnie pod tym względem, dlatego że w Krakowie jest fajnie, mamy tylko jedną scenę. Teraz będzie co 2 tygodnie będą open mic'i. Oprócz tego mamy jakby właśnie takie regularne show, gdzie dostajesz za to pieniądze. Jest jakby jeden główny występujący, są ludzie, którzy go supportują. Wygląda to tak, że mamy jakąś osobę, która przyjeżdża, bo staram się jakby utrzymywać kontakty z innymi miastami, gdzieś tam z Pragą, właśnie z Berlinem, czy ktoś przyjeżdżają komicy stamtąd, tutaj występują, a ci, którzy supportują, to są ci lokalni, czyli my, ci, którzy tutaj działamy w tej krakowskiej takiej grupie po angielsku. Staramy się, żeby było też odwzajemnienie, czyli żebyśmy my tam pojechali, to moglibyśmy tak jak oni u nas. Powolna droga, żeby zostać takim regularnym występującym, czyli na początku właśnie zapisujesz się i dostajesz swoją szansę, dostajesz tam w zależności od tego, ile daje prowadzący, na ile pozwala scena, różnie 4, 5, czasami 7 minut. Ale zwykle nie więcej niż 10. No i tam prezentujesz swój materiał i mówisz to po raz pierwszy i tak dalej. To jest ten początek, prawda? No i później dopiero stopniowo twoje własne występy, gdzie na początku właśnie też supportujesz, dostajesz kilkanaście minut. No i dopiero później kolejny krok to jest, jak dostajesz powiedzmy pół godziny, 45 minut, czy nawet godzinne występy, to już są takich tych najlepszych komików. No, występuję, dostaję czasami już tak płatne zlecenia, no, ale często jeszcze jestem na open mic'ach, tak to wygląda, że jestem jakby po środku. W tym momencie mam jakby materiał i po polsku, i po angielsku, i w obu około 15 minut, maksymalnie do 20. Open mic to jest właśnie ta formuła, gdzie każdy się może zapisać. Jest jakaś scena, w którymś miejscu jest prowadzący, który zaprasza kolejnych występujących i tak jak mówiłem, są różni. Też open mic jest po to, żeby testować materiał, nowe rzeczy, prawda? Jeśli nie jest, to tego już później nie mówisz. Jeśli jest, to mówisz to jeszcze raz i sprawdzasz kilka razy, próbujesz, zmieniasz trochę. Może to powiedzieć inaczej trochę, może to zmienić, co będzie lepszą wersją, eksperymentujesz trochę z nowymi stylami. To cały czas dopracowywać, cały czas pracować nad tym i nad sobą. To też brzmi jak jakiś coaching. W stand-upie właśnie to jest jedna chyba z kluczowych rzeczy. Jeśli ludzie widzą, że jesteś pewny siebie, to będą się śmiać. Jeśli jesteś niepewny siebie, to ciężko, żeby się śmiali. Każdy ma jakby jakieś swoje metody, generalnie jakieś swoje przemyślenia na temat życia czy czegokolwiek,
które w jakiś sposób się tam zamienia na żarty i chce się podać w sposób zabawny, albo jakieś historie, które się naprawdę przydarzyły komuś. Z tym, że właśnie trzeba brać poprawkę na to, że te zabawne historie bardzo często są po prostu zmyślone i się w ogóle nie wydarzyły. I opowiadają, jakby mu się wydarzyła naprawdę. To często trzeba o tym pamiętać, bo niektórzy publiczności, którzy przychodzą na stand-up, zapominają o tym i później jakby traktują to zbyt poważnie. A nawet historie, które się naprawdę zdarzyły, często są po prostu tak przekształcane, przerobione, że mają zupełnie inaczej od tej historii, która się wydarzyła naprawdę. Więc o tym trzeba zawsze pamiętać, że tak jest. No i też o tym, że stand-uperzy tego nie wymyślają na miejscu, że faktycznie to jest pisanie materiału, które czasami zajmuje mniej czasu, czasami więcej. Ja często się spotykam z pytaniem, czy jak wymyślacie to od razu? Nie, nie. W stand-upie robię właśnie parodię postaci, czyli głosy naśladuję. Robię to zarówno po polsku, jak i po angielsku. Piszesz materiał, no i co? No i starasz się zapamiętać. No jak robię głosy, to staram się ćwiczyć. Właśnie mało się nagrywam, a muszę teraz zacząć po innym części się nagrywać z tym głosem, jak to brzmi. Natomiast po prostu na przykład jak chcę się jakiejś nowej postaci nauczyć, to oglądam ją. No i później samemu to naśladuję, a czasami nawet robię coś takiego, co jest takim naśladowaniem natychmiastowym. Symultanicznym, może tak. Czyli, że na przykład oglądam jakąś postać i od razu naśladuję ją w tym samym momencie, oglądając, rozumiesz to? A teraz zapraszamy na scenę kolejnego uczestnika, który pochodzi aż z Częstochowy. Przed wami brawa dla Kamila Gryczki. Brawa, czasta, bum! Dzięki. Cześć, siema. Moim zdaniem rodzice powinni mieć zakaz oglądania programów reporterskich. Nie wiem, czy się zgadzacie. Pamiętam, że kiedy byłem w gimnazjum, to rodzice zawsze zadawali mi pytania: ktoś dealuje u ciebie w klasie? Ja zawsze się czułem zażenowany tymi pytaniami. Później w liceum było to samo, ale dopiero na studiach poczułem prawdziwy wstyd, kiedy usłyszałem, czy ktoś dealuje, że jestem na studiach i dalej nikt na moim roku nie dealuje. Straszne. Ktoś to musi w końcu chyba zacząć. Ostatnio dużo zarabiam, muszę wam powiedzieć. Nie, ja nie mogę oglądać tych programów reporterskich, dlatego że tam są straszne rzeczy, tam się dzieją naprawdę, tam to są tragedie ludzkie, ale one mnie strasznie bawią. Strasznie mnie nie bawią, mimo tego, że są właśnie takie tragedie i to jest bardzo niestosowne, ja wiem, ale po prostu mnie bawi ten głos przetworzony komputerowo. Bawi mnie to, że nawet kiedy to są kobiety, to jest bardzo niski głos i to zawsze brzmi w ten sposób, że kiedy gość zapowiada program, mówi: w dzisiejszym programie cztery nastolatki, które wyjechały za pracą do Holandii zbierać truskawki. Pojechałeś z koleżankami zbierać truskawki. Na początku był bardzo miły. Pozwalał mi wychodzić do toalety na szyku. Później się zaczęło. Pewnego dnia zapytał mnie, czy chcę zobaczyć moje malinki. Przepraszam, ja przepraszam, to bardzo ciężkie dla mnie. Później zaczął dotykać mnie w miejsca intymne. Jak bardzo intymne? Bardzo intymne. To jest mój humor, to do mnie trafia, to mnie niesamowicie bawi. I to jest tak, że czasami myślisz sobie, ale to jest niesamowicie absurdalne, a jednocześnie tak inteligentne. Zawsze jest w tym jakiś ukryty znaczenie, sens. Bardzo dużo ironii, parodii. Parodie uwielbiam ogólnie. Po prostu jakby nabijanie się z jakiegoś stylu, z jakiejś postawy i nawiązywanie do czegoś. To jest moja ulubiona rzecz. I oni właśnie to bardzo często robili. To jest bardzo często właśnie w brytyjskim humorze. W ogóle spróbowałem też dwa razy występów po niemiecku. Stand-upu. To jest chyba najciekawsze. No i jestem z siebie całkiem dumny, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wydaje mi się, że okej, są rzeczy,
bardziej odważne. Ludzie robią naprawdę odważne rzeczy, ale wydaje mi się, że jednak w jakimś sensie to było dość odważne, żeby wystąpić w języku, którego nie znam aż tak dobrze.